Konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Witamy serdecznie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jako pierwszy głos zabierze pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę, panie prezesie. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Spotkaliśmy się dzisiaj, by przedstawić państwu, a poprzez państwa także opinii publicznej, projekt ustawy, zamysł dotyczący powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2015. Ta sprawa stała się przedmiotem kontrowersji i dobrze by było, żeby wszystkie sprawy z tym związane, wszystkie problemy, które tutaj były stawiane, zostały wyjaśnione. Przy czym od razu chciałbym powiedzieć, że tutaj nie chodzi o komisję śledczą, bo dla takiej komisji nie jest potrzebna ustawa. Wystarczy odpowiednia decyzja Sejmu. Natomiast w tym wypadku chodzi o coś, co przypomina, czy będzie przypominać, jeżeli sprawa zostanie sfinalizowana, tą komisję, która zajmowała się reprywatyzacją w Warszawie. Zresztą po dziś dzień się zajmuje, a więc organ innego typu niż komisja śledcza, mająca także inny skład, bo nie składająca się tylko z parlamentarzystów i jednocześnie mająca też znacznie większe możliwości. Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy, które są związane z tą bardzo ważną dzisiaj kwestią, kwestią, która dotyczy przeszłości, ale w istocie dotyczy także przyszłości, zostały opinii publicznej przedstawione, a jeżeli będzie trzeba wyciągać jakieś dalej idące wnioski, to żeby te wnioski zostały także wyciągnięte. W naszym życiu publicznym jest bardzo wiele nieprawdy. Walka polityczna właściwa krajom demokratycznym jest rzeczą, o której nie można się uchylać i która jest po prostu ceną demokracji, ceną praw obywatelskich, ceną wpływu obywateli na bieg spraw publicznych. Ale ta walka polityczna nie powinna się odbywać w zupełnym już oderwaniu od prawdy, w zupełnym oderwaniu od faktów. W Polsce niestety bardzo często tak jest i sądzę, że działanie tej komisji powinno się przyczynić do tego, żeby to zjawisko zostało przynajmniej ograniczone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. A teraz głos zabierze pan premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę. Szanowni państwo, Rosja prowadzi swoją politykę imperialną nie tylko poprzez podbój, ale też bardzo często poprzez przekupstwo. Kiedy Rosja zaatakowała Krym, zaatakowała Ukrainę w 2014 roku, to nastąpiło ogromne wzmożenie jej działań. Ale już wcześniej dochodziło do bardzo wielu wątpliwych interesów, wątpliwej jakości kontaktów i myślę, że dla wszystkich dzisiaj jest jasne, że armia lobbystów, armia szemranych biznesmenów czy po prostu szpiegów rosyjskich wykonuje bardzo skrupulatnie zadania, które są rozpisane dla nich w Moskwie. I dlatego musimy mieć świadomość tego, jak to się stało, że podpisywano niekorzystne umowy związane z Federacją Rosyjską, z głębszym uzależnieniem od rosyjskich węglowodorów. Jak to się stało, że podpisywano umowy, w wyniku których coraz większa ilość surowców ściągana była z Rosji. Albo jak to się stało, też musimy mieć tego świadomość, że wprowadzane były przepisy, które umożliwiały nabywanie udziałów w polskich przedsiębiorstwach strategicznych przez podmioty rosyjskie. Te i tego typu zagadnienia muszą być wyjaśnione, ponieważ dzisiaj widzimy, że różne umowy, tak zwane biznesowe umowy, pisane były krwawym atramentem. W związku z tym dochodziło bardzo często do
paraliżu całych branż. Przecież wiemy, że i wcześniej Rosja wysyłała takie sygnały i blokowała dostęp gazu do Europy. A jednak Europa niczym w jakimś narkotycznym śnie uzależniała się coraz bardziej od Rosji. I tutaj wtórowało jej w tym wielu polityków z Polski. I ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. My nie mamy absolutnie niczego tutaj do ukrycia, dlatego cały ten okres do obecnych czasów powinien być zweryfikowany, powinien być właśnie zweryfikowany wpływ Rosji, rosyjskiej polityki, rosyjskiego biznesu, rosyjskich agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, na bezpieczeństwo energetyczne, ale nie tylko energetyczne, na bezpieczeństwo w szerokim zakresie tego słowa. Dzisiaj po ataku Rosji na Ukrainę otworzyły się oczy wielu politykom na Zachodzie i u nas w kraju również. Ale też widzimy doskonale, że niektórzy cały czas próbują ukryć swoje działania z przeszłości, przemalować swój wizerunek, zmienić nastawienie, zmienić świadomość Polaków. A Polacy zasługują na prawdę. Polacy chcą poznać prawdę. I dlatego ta komisja weryfikująca wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce potrzebna jest nie tylko po to, aby wyjaśnić przeszłość, ale również, żeby pozbyć się tych zwałów, tych osadów rosyjskich raz na zawsze w przyszłości. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, jest szansa na kilka pytań. Bardzo proszę, może po jednym pytaniu na jedną redakcję, tak żeby każdy miał szansę. Mamy mikrofon. Bardzo proszę, pierwsza redakcja przy mikrofonie. Dzień dobry, witam serdecznie, Monika Drost, TVP Info. Panie prezesie, panie premierze, chciałabym właśnie zapytać, jak panowie sądzą, czy opozycja będzie za tym również, żeby powstała ta komisja weryfikacyjna, i chciałabym zapytać, panie prezesie, kogo pan widzi na przewodniczącego tej komisji. Dziękuję bardzo. Pani redaktor, ja nie chcę odpowiadać za opozycję, bo opozycja, która bardzo często odwołuje się do swojej działalności, w tej, kiedy była przy władzy, przedstawiając ją w zupełnie innych barwach niż te, które w naszym przekonaniu są prawdziwe, właściwie nie powinna tutaj mówić nie wobec szansy na udział w wyjaśnianiu prawdy. No ale jaka będzie decyzja w formacie opozycyjnych, to naprawdę nie mnie rozstrzygać. To jest i sprawa. A jeżeli chodzi o przewodniczącego, to mogę pani powiedzieć, że ta sprawa jest też jeszcze przed nami. W tej chwili nie potrafię pani odpowiedzieć, bo najpierw musi być uchwalona ustawa, a później będziemy rozmawiali o decyzjach personalnych. Jeśli mają czyste sumienie, to wydaje mi się, że powinni głosować za, jeśli chcą naprawdę wyjaśnić, jak wyglądała sytuacja w przeszłości, kto co podpisywał i dlaczego, to powinni głosować za. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Teraz już tego będę pilnował. Jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę. Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Mam pytanie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Chciałbym dopytać jeszcze o szczegóły, bo pan powiedział, że nie tylko parlamentarzyści będą zaproszeni do tej komisji. Rozumiem, że ona ma, tak jak pan powiedział, wyglądać na wzór komisji weryfikacyjnej. Kogo planujecie państwo zaprosić? Jaka jest perspektywa czasu ewentualnie? Kiedy byście państwo chcieli, żeby ta komisja wystartowała? I czy jedno te elementy, pytanie, panie redaktorze. Czy te elementy dotyczące afery podsłuchowej, one będą też istotne, jeśli chodzi o wyjaśnianie tych potencjalnych nacisków związanych właśnie z kwestiami energetycznymi? I jeszcze, jeśli mogę, to do pana panie premiera Mateusza naprawdę, Morawieckiego. Dajmy odpowiedzi, dobrze? Bo chciałbym jeszcze dopuścić inne redakcje. Dajmy odpowiedzi panu prezesowi, dobrze? Na te chociaż dwa pierwsze pytania. Przepraszam bardzo, ale ja w tej chwili nie potrafię państwu powiedzieć, kto personalnie będzie w tej komisji poza parlamentu, ale z całą pewnością chodzi o ludzi, którzy będą przygotowani w sensie profesjonalnym do
wypełniania tego rodzaju zadań. Tu chodzi zarówno o informacje, wiedzę z zakresu spraw, którymi komisja się będzie zajmowała, to znaczy spraw obrotu paliwami, gazem, węglowodorami, jak i innych spraw gospodarczych. No i wreszcie w takiej komisji zawsze potrzebni są prawnicy. A to, że ta komisja będzie właśnie tak skonstruowana, to jest wynik doświadczenia. No, komisje śledcze, może że poza tą pierwszą, zwaną zwykle Rywinowską, no nie przynosiły w swojej pracy jakichś osiągnięć, które by można uznać za szczególnie istotne. Raczej to były kalendaria wydarzeń, no czasem jakieś dalej idące ustalenia, ale niektóre z nich właściwie do takich kalendariów wydarzeń się ograniczały, a w tym wypadku chodzi o coś znacznie głębszego. Tu chodzi także o te kwestie, które podniósł pan premier, a to już są naprawdę sprawy trudne często do ustalenia. Być może wobec tego także i osoby o kwalifikacjach, które mają ludzie ze służb specjalnych, by się tam przydali. Ale to wszystko jeszcze jest przed nami. W tej chwili przedstawiliśmy państwu ideę. Ta idea jest to prawda już przygotowana także w formie projektu ustawy. Będziemy ją wnosić i wtedy będzie czas na dyskusję. My przecież nie zamykamy się wobec propozycji, które by mogły uzupełniać nasze pomysły, ale chodzi o to po prostu, żeby została ustalona prawda, także ta prawda, no, którą trzeba przyznać, trudno ustalić bardzo często, no bo jeżeli chodzi o różnego rodzaju tajne związki, to, no, to one są dlatego tajne, żeby właśnie trudno było coś ustalić. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Jedno pytanie. Maciej Knapik, Fakty TVN. Panie premierze i panie prezesie, chciałem panów zapytać o komentarz do słów pana Patryka jakiegoś dzisiaj rana, który sugeruje, że pan premier wprowadza pana prezesa w błąd w sprawach europejskich. Znaczy, jeśli pan pozwoli, to ja może odpowiem. Pan premier mnie nie wprowadza w błąd. No i to jest wszystko. A jeżeli chodzi o wystąpienia pana Jakiego, to no ja nie ukrywam, że takimi specjalnymi studiami nad nimi się nie zajmuję. Bardzo proszę. Panie premierze, pytanie. Może pana komentarz, bo dotyczyło głównie pana, że to pan wprowadza w błąd. Bardzo proszę, panie redaktorze. Kolejna redakcja. Może odpowiem pokrótce. Tam takie przypuszczenie wśród części europarlamentarzystów istnieje, że można teraz doprowadzić do zawetowania różnego rodzaju uchwał na poziomie Rady Unii Europejskiej. I to są trzy takie podstawowe zagadnienia, które są obecnie dyskutowane. Jedne w bliższej perspektywie, drugie w dalszej. Bardzo krótko o nich powiem. Pierwsza dotyczy poszerzenia możliwości finansowych budżetu Unii Europejskiej wyłącznie pod kątem Ukrainy, pod względem wspierania Ukrainy przez Unię Europejską. I tak długo, jak ta sprawa będzie wyłącznie ograniczona do spraw ukraińskich, myślę, że ogromna większość Polaków rozumie, dlaczego powinniśmy wspierać działania Unii Europejskiej, które prowadzą do wzmocnienia finansowego Ukrainy. Sprawa druga to minimalny podatek od globalnych korporacji. I tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane. Są dwa filary. Jeden został uzgodniony na takich warunkach, na jakie nam odpowiadają. Drugi nie został jeszcze uzgodniony. Już w tym pierwszym opłaciłoby się nam to również, ale tutaj decyzje polityczne bezpośrednio przed głosowaniem zapadną. Trzecia sprawa, czy trzecia kategoria spraw to podatek CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Measure, czyli taki podatek od śladu węglowego towarów sprowadzonych na granicy. Polska optowała raczej za tym podatkiem, ale ten podatek nie będzie teraz głosowany według mojej najlepszej wiedzy, może za pół roku, może za rok, może jeszcze później. I podobnie
Dodatkowo obciążenia ETS też teraz nie będą głosowane, być może w przyszłym roku. Zresztą Polska od 2 lat jednoznacznie opowiada się przeciwko dodatkowym obciążeniom z tego tytułu nałożonym na nowe sektory, takie jak rolnictwo czy budownictwo. Jesteśmy mocnymi oponentami takiego poszerzenia, więc tak czy owak będziemy głosowali przeciw wtedy, kiedy tego typu decyzje zostaną poddane pod głosowanie. Bardzo proszę, jedno pytanie. Dzień dobry, kłaniam się. Jan Piotrowski, TVN24. Ja chciałbym zapytać o wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Kiedy można się spodziewać się jego zgłoszenia i dlaczego do tej pory to się nie wydarzyło? Dziękuję. Ten wniosek jest przygotowywany teraz i on się wiąże zarówno z doprecyzowaniem pewnych zmian we wskaźnikach, o których rozmawialiśmy z Komisją Europejską. Wśród nich głównym jest tak zwana ustawa o 10H. I tutaj chcemy przede wszystkim zachować spokój domów, domostw, ludzi po prostu, dla których te wiatraki budowano czasami tuż za płotem i które rzeczywiście przeszkadzały im żyć. Jednak jesteśmy po dyskusjach ze specjalistami, którzy pokazują nam, jak te dzisiaj stawiane wiatraki, w jakiej odległości praktycznie są już niesłyszane i rzeczywiście trudno mówić o jakimkolwiek szkodzie, bo na pierwszym miejscu stawiamy dobro ludzi. I dochodzi już teraz do ostatecznych, końcowych uzgodnień z grupą specjalistów i myślę, że w najbliższych paru tygodniach będziemy gotowi do wypracowania, krótko mówiąc, odpowiedniej odległości, prawda, żeby to było nie mniej niż ileś metrów, 500, 600, 700, to nie jest sprawa dla mnie pierwszorzędna, byleby doszło do tego, aby można było wykorzystać te źródła energii i dzięki temu mniej spalać rosyjskiego węgla, norweskiego gazu czy katarskiego gazu, bo one są bardzo, bardzo drogie, a ten rosyjski jednocześnie jest przecież zakrwawiony ukraińską krwią. W związku z tym bardzo jednoznacznie chcemy wypracować tutaj kompromis w konsultacjach społecznych i to jest jeden z tych wskaźników. A te bardziej i częściej jeszcze dyskutowane, od których uzależniamy złożenie wniosku, wiążą się z ostatnią fazą. Ja bym je nazwał technicznych uzgodnień na poziomie Komisji Europejskiej, ale wiemy, że niestety Komisja Europejska z różnych uzgodnień potrafi zrobić czasami problem polityczny. Tam pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk dyskutuje od kilku tygodni, negocjuje. Dla mnie, powiem szczerze, to są sprawy drugorzędne, a może nawet i niektóre z nich to trzeciorzędne, ale rozumiem wrażliwość różnych środowisk i chcę, żeby tutaj to zostało wydyskutowane odpowiednio pomiędzy panem ministrem Szynkowskim a Komisją Europejską. Jeżeli potem będzie zgoda polityczna na przyjęcie pewnej wersji, a jednocześnie też będzie gwarancja, że ze strony Komisji Europejskiej nie będą płynęły różnego rodzaju dezyderaty, prośby, żądania, to my po naszej stronie prawdopodobnie również zakończymy tę procedurę. Ja jestem dobrej myśli. Niech najlepszym dowodem na to będzie to, że my już ruszyliśmy z programami i projektami związanymi z KPO Next Generation EU i już te projekty się toczą. Tak jak mówiliśmy od roku, prefinansujemy te projekty bez większego problemu zresztą z Polskiego Funduszu Rozwoju i tak będzie w najbliższych kilku kwartałach, latach, a myślę, że w przyszłym roku, jak nie to w kolejnym, KPO do Polski popłynie. Nie widzę tutaj jakichś poważnych zagrożeń. Bardzo proszę, kolejne jedno pytanie. Dzień dobry, Kinga Lewandowska, Wirtualna Polska. Panie prezesie, czy planuje pan dziś wysłuchać kobiet, które będą protestować przed pana domem, żeby też może lepiej zrozumieć, skąd często te decyzje o tym, że nie decydują się na dzieci? Panie redaktor, ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego w rocznicę uzyskania przez Polki praw obywatelskich, bo to jest właśnie rocznica, mają się odbywać demonstracje pod moim domem, z której ja zawsze byłem zwolennikiem pełnego równouprawnienia kobiet. Zupełnie tego nie rozumiem.
i dlatego też nie ma o czym rozmawiać. Zresztą sądzę, że o tej porze będę w pracy, tak jak zwykle bywa. Ale jeszcze raz powtarzam, pod moim domem odbywały się nawet demonstracje 13 grudnia. Tak jak to ja bym wprowadzał stan wojenny, więc krótko mówiąc, wie pani, to jest po prostu sytuacja, w której człowiek, który był od przeszło 30 lat już atakowany, a ja właśnie jestem takim człowiekiem, no jest dobrym celem ataku z punktu widzenia propagandowego i stąd te decyzje, no bardzo cyniczne i bardzo szpetne, tak bym to określił. I bardzo proszę, ostatnie pytanie. A dobrze, przedostatnie. Dzień dobry, Adam Bysiek, News 24. Ja mam tutaj do pana prezesa i do pana premiera zarówno to samo. Panie prezesie, czy jaki jest powód tego, że Polska ostatecznie rezygnuje z dodatkowego zabezpieczenia w postaci rakiet Patriot i czy to prawda, że to pan autonomicznie i jednoosobowo podjął decyzję o tym, że tych rakiet w Polsce nie chcemy? No, na skutek wypowiedzi i pana premiera, i pana prezydenta, więc pytam, jak było naprawdę. Panie redaktorze, te rakiety oczywiście przydadzą się w tej wojnie, ale przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane. Natomiast jeżeli chodzi o rakiety pod... To jest pewna przenośnia, bo to nie rakiety, tylko ludzie są pod dowództwem, ale użyję tej przenośni pod dowództwem niemieckim będą w Polsce, to jeśli będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem przypadkowym z rakietą ukraińską, to jest tak, że no prawdopodobieństwo, że tutaj będzie możliwa jakaś ingerencja skuteczna, jest ze względów technicznych minimalne. Natomiast jeżeli to będą rakiety rosyjskie, to dotychczasowa postawa Niemiec no nie daje żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że oni zdecydują się na ingerencję, na to, żeby strzelać do rakiet rosyjskich. Natomiast te rakiety z ukraińską obsługą na terenie zachodniej Ukrainy by bardzo dobrze zabezpieczały Polskę i jednocześnie byłyby rzeczywiście używane. Używane w bardzo dobrym celu, czyli ochrony zarówno infrastruktury, jak i obywateli Ukrainy. I stąd ta propozycja, która wydaje mi się co najmniej godna rozważenia przez Niemcy. Bo jeżeli chcą dać jakąś broń co prawda dość już, powiedzmy sobie, leciwą, ale jednak nowoczesną w dalszym ciągu, to ona powinna być używana, a nie powinna stać i ewentualnie też nie powinno być tak, żeby nad głowami polskich obywateli strzelała do rosyjskich rakiet. To skądinąd, jeszcze raz powtarzam, jest bardzo mało prawdopodobne, bo dotychczasowa, i to znów powtarzam, postawa Niemiec nie wskazuje na to, żeby Niemcy byli gotowi na bycie pierwszym państwem NATO, które bezpośrednio wchodzi do wojny. A tak jak byłby bezpośrednim wejściem do wojny, więc po prostu rozwiązaniem racjonalnym jest to, które ja rzeczywiście jako pierwszy zaproponowałem. Natomiast nigdy nie jest tak, żeby tego rodzaju decyzje mogły zapadać bez udziału pana premiera. No, przypomnijmy, że w Polsce mamy do czynienia z systemem parlamentarno-gabinetowym, ale jednak z istotną rolą prezydenta i oczywiście też mowa tutaj o decyzjach pana prezydenta. Rakiety stojące tutaj, można powiedzieć, dla ozdoby, no oczywiście to jest wyjście, które być może ma pewne zalety estetyczne, natomiast militarnych ani politycznych nie ma. A pan premier, powiedziałem, to samo pytanie kierowane do dwóch osób, o tą decyzję pana prezesa PiS i reakcję pana premiera na tą decyzję już później, post factum. Panie redaktorze, ja nie powiem, znaczy ja jeszcze przepraszam, panie premierze, ja powiedziałem wyraźnie wtedy, kiedy mówiłem o tym po raz pierwszy, że to jest mój osobisty pogląd, więc to nie była decyzja, to było tylko przedstawienie mojego osobistego poglądu. Panie redaktorze, po pierwsze, broń przeciwlotnicza i przeciwrakietowa
na Ukrainę z krajów zachodnich jest kierowana. Czyli po pierwsze zdajmy sobie sprawę z tego, że to jest tylko kwestia jakby jakości tej broni i rzeczywiście chcielibyśmy, żeby Ukraina, jej ukraińskie niebo było jak najlepiej chronione, bo wiemy, że ma to no niestety od paru tygodni już nawet bezpośredni skutek dla obywateli polskich. Więc po pierwsze to byłoby znakomicie, gdyby właśnie tam na Ukrainie znalazła się tego typu broń przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, znacząco podniosłoby to bezpieczeństwo Ukrainy, a więc bezpieczeństwo również nasze. I po drugie, to właściwie pan prezes powiedział, chcielibyśmy przecież, żeby ta broń była używana, prawda? Chcielibyśmy, żeby ona chroniła ludzi, chroniła dzieci, kobiety, żłobki, szpitale, przedszkola, które są cynicznie, brutalnie atakowane przez Putina w powtarzanych co tydzień, co 10 dni zmasowanych atakach rakietowych, dronowych, bombowych. No i to jest coś okrutnego. Chcielibyśmy jak najbardziej pomóc im i zachodnia granica Ukrainy, wschodnia granica Polski. Tak się złożyło, że to jest ten sam obszar, to samo terytorium. Chcielibyśmy, żeby ono było jak najlepiej chronione i byłoby znakomicie, gdyby taką propozycję można było zrealizować, tą właśnie, która została z naszej strony złożona. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio RMF. Kłaniam się, panie premierze, panie prezesie. Pytanie techniczne, kiedy będziemy mogli zobaczyć projekt dotyczący tej powołania Komisji do spraw wyjaśnienia polityki energetycznej. Natomiast główne pytanie moje jest takie, kiedy rosyjska ropa przestanie płynąć do Polski, co z rurociągiem Przyjaźń? Zdaje się, że prowadzone są rozmowy. Panie redaktorze, jedno pytanie, proszę sobie wybrać. Które jest ważniejsze? Pierwsze to jest jedno słowo, bo może być już przyszły tydzień na przykład projekt, tak? Ale to pytanie no to główne pytanie o ropę w takim razie mnie interesuje. O projekt. Ustawa jest gotowa. To jest kwestia dnia, dwóch dni. Możemy ją przedłożyć całkiem wkrótce. Natomiast co do ropy, to jest ona przedmiotem debaty w ramach Unii Europejskiej. My jako jeden z głównych organizatorów, żeby nie powiedzieć główny organizator wielu pakietów sankcji, optujemy za tym, aby jak najszybciej wyłączyć ropę rosyjską i przecież pan redaktor i szanowni państwo wiecie o tych dyskusjach z poprzedniego tygodnia, kiedy byliśmy wraz z krajami bałtyckimi wśród tych najbardziej zdecydowanych co do ograniczenia możliwości eksportu rosyjskiej ropy poprzez tankowce i maksymalnej ceny na rosyjską ropę. Ta dyskusja jest wszystkim państwu znana. W związku z tym całość ropy rosyjskiej powinna być objęta sankcjami. Ja bym życzył sobie tylko, aby Unia Europejska podejmowała tutaj odważne decyzje, szybkie, odważne decyzje i Polska będzie oczywiście wśród tych pierwszych wraz z innymi, którzy będą się dostosowywali do tych decyzji. Bardzo dziękuję panie premierze, dziękuję panie prezesie, dziękuję państwu, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.